Cześć, witajcie, słuchajcie, update, update rynkowy. Tak naprawdę od ponad miesiąca nie zmieniam swojego zdania, bo tak jak tą grupę tutaj zakładałem na Telegramie, której Cię zachęcam, żebyś dołączył 12 12. maja, tak od początku pisałem, tak, że y, możemy sobie tutaj trochę do góry, do około 31-32 tysięcy dolarów, potem najprawdopodobniej spadniemy do około 27-26, i wtedy najprawdopodobniej pójdziemy sobie w górę. I tak naprawdę tutaj. Zasadniczo nic się nie zmieniło, dlatego też zachęcam Cię, żebyś sobie do tej grupki tutaj dołączył, to są naprawdę bardzo też fajne informacje. Ona ciągle jest mała, ona ciągle jest niszowa, także myślę, że tutaj też możesz ciągle znaleźć coś dla Ciebie. I tutaj też właśnie się pisałem, że o, dzisiaj kupiłem już pierwszą partię Bitcoina za te 27500 dolarów tak jak planowałem. Będę ciągle tutaj dokupywał tego Bitcoina, jeśli spadniemy niżej. Będę go dokupywał, jak tutaj pisałem, tu tu tu, jeszcze na 20 200, 26 26500 oraz 26200. To są takie moje ordery, słuchajcie, spekulacyjne, bo wszystko, wszystko idzie w tym kierunku, że najprawdopodobniej odbijemy sobie tutaj do tych okolic 35 tysięcy dolarów. Dlaczego akurat tych okolic, a nie wyżej albo niżej, zaraz do tego dojdę. Ogólnie, globalnie, Bitcoin teraz zmierza do okolic dołka, czyli do okolic 20 tysięcy dolarów, gdzie będzie mniej więcej dołek. Aczkolwiek myślę. To jest właśnie order spekulacyjny. One są do 5% mojego portfolio, że jeszcze przed tym faktycznym dołkiem, który będzie prawdopodobnie za 2-3-4 miesiące, odbijemy się tutaj jeszcze do z 35 tysięcy dolarów. I teraz sobie właśnie tutaj zacząłem. Tego bitka skupować, tak jak też yy, mówiłem na filmiku poprzednim, na filmi, na dwa filmiki temu, także dojdziemy sobie do tego celu pierwszego. I yy, jeżeli automatycznie yy, nie dojdziemy od razu do, do drugiego, to nastąpi pewnie spadek do tych okolic, gdzie jesteśmy mniej więcej teraz, yy, i później powinniśmy sobie, to jest znowu ten cel drugi tutaj osiągnąć, także wszystko tutaj dobrze się stało. I teraz tak, czemu 34-35 tysięcy dolarów? Tu jest taki wskaźnik, widzicie taka linia, która ciągle się zmniejsza. To nazywa się trapline. I o co chodzi w tym wskaźniku? Ten wskaźnik pokazuje, kiedy. W czasach bezcy, tak? Kiedy ludzie z takiego strachu, że o to jest koniec kryptowalut, stają się chciwi i mówią znowu, że okej, okay, to chyba jednak nie jest koniec. wybijam tutaj na longa, tak? Daję pozycję, że będą wzrosty, bo jednak rynek odbił, jednak to nie jest koniec kryptowalut, będę bogaty. I to pokazuje właśnie mniej więcej to miejsce, gdzie taka zmiana myślenia u ludzi, oczywiście mniej więcej tak, następuje z takich bardzo negatywnych na taką trochę, że o jest odbitka, ok, jednak to nie skąd walut odbijamy się, wbijam na pozycję, wbijam longa, a wtedy idealnie rynek pokazuje coś innego, czyli. Zaczyna spadać. Tak samo jak tutaj to było, słuchajcie, pod koniec marca, gdzie była tu faktycznie odbitka, tak, od tej, od tej, tej strasznej ceny. Wtedy była od, odbitka i akurat wtedy, o, ludzie pomyśleli, okej, okay, wbijam na longa, a rynek zrobi sił na dół. Teraz myślę, że będzie coś podobnego, czyli właśnie. Znowu każdy jest w Extreme Firze, jak tutaj pisze. Znowu tutaj każdy się boi. Zaczynają ludzie się z tych longów wyprzedawać, jednak myślą, że okej, okay, tutaj to, co mieliśmy parę tygodni wcześniej, to jednak nie jest żadna odbitka. Od Idziemy w dół, to jest koniec bitcoina. Następuje zmiana, tak? Tutaj odbijamy się faktycznie do tych okolic, może tutaj 35 tysięcy dolarów. I tutaj ten nasz. Ta nasza linia, być sobie tak o każdego dnia siup, 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 siup w dół, a w też dojdzie ten trapline też do z tych 30 paru tysięcy y, dolarów. One tutaj się spotkają. Y, cena bitcoina z tym trapline'em, y, i tutaj nastąpi właśnie zmiana, zmiana trendu na znowu spadkowy. Y, także i tutaj, tą pierwszą moją pozycję, sobie kupiłem, jestem teraz pozytywnie nastawiony do bitcoina. Aczkolwiek, jak mówię, słuchajcie, trading to jest granie tak naprawdę samym sobą z emocjami, żeby nie przedobrzyć. Tutaj to jest ciągle mój taki order spekulacyjny, one są do 5% mojego portfolio, teraz mam za około no, 2,5%. Będę tu jeszcze dokupywał na niższych poziomach, tak jak mówiłem, na tej grupie też na Telegramie, dołączcie sobie do nich, 26,5%, 26200. Czy możemy spaść niżej i czy to w ogóle może się nie udać? No, może się nie udać, aczkolwiek jest to dużo, wielce też prawdopodobne. Teraz też w ogóle, jak sprawdzałem parę dni temu na Twitterze, wasz ulubiony Zaorski się dołączył do podobnego tutaj myślenia. Gdzieś tutaj on mówił, że wbija właśnie na Longa z celem około 25 tysięcy dolarów. No, czyli tak tak jak my sobie tutaj spekulujemy od miesiąca, że tutaj około też ten cel powinien się, słuchajcie, pojawić, tak? Więc tak tutaj bym właśnie sobie spekulował. Że tak powinno być. Aczkolwiek to jest faktycznie mała część mojego portfolio, jeżeli spadniemy faktycznie, to tutaj już uruchamia się moje takie portfolio konkretne, inwestycyjne, gdzie tutaj faktycznie jest wszystko pokazane na wskaźnikach, jak powinno jak powinno być. I tutaj taka ta wstęga, tak, ciemno, ciemno zielona, pokazuje faktycznie w jakich momentach dobrze kupić Bitcoina, tak. Ogólnie long termowo. Jak sobie spojrzymy na przeszłość, tak. Ta pierwsza linia kupujemy za 30% naszego portfolio, druga to samo, a tutaj taka ta główna, ona pokazuje, gdzie mniej więcej jest. Yy, ten taki maksymalny dołek, i tutaj sobie wtedy wejdę na longa z maksymalną dźwignią X5. jak sobie, sobie spojrzymy tutaj na przeszłość, to faktycznie odbija no, faktycznie zawsze się od tego odbijamy, odbijamy, odbijamy. To tutaj, o, tutaj tak samo, tak? Tutaj sobie dotkliśmy jeszcze tej takiej linii grubo grubej, że tak powiem, i tutaj sobie wtedy można było wejść na longa. Więc to naprawdę są serio dobre wskaźniki i one nie kłamią. Tutaj zaraz są moje ordery spekulacyjne. Jeżeli spadniemy niżej, to spadniemy, chociaż wydaje mi się, że powinna być to odbitka, i wtedy sobie tutaj wejdę o, na okolicach. Teraz to jest ile? 30. 23 tysiące około 600-700, wejdę sobie już za takie moje portfolio inwestycyjne na 30%, tutaj to samo, 21 tysięcy, a tutaj wejdę sobie na longa. Także słuchajcie, pamiętajcie, że to jest faktycznie gra na emocjach, żeby nie być chciwym, żeby lepiej jakąś tam okazję ominąć niż jej nie ominąć i faktycznie stracić dużo, dużo pieniędzy. Globalnie, long termowo, coś to jest bardzo dobra okazja na kupno bitcoina, Tutaj sobie zobaczycie faktycznie, tutaj są lata od 2013 do 2022 i zaczął nam się ten okres, gdzie tutaj mamy te wstęgi, takie te linie ciemno-zielone, które pokazują, że jesteśmy blisko dołka. I jeżeli teraz będziecie kupować przez okres następnych 6 miesięcy za jakąś tam część waszego portfela bitcoina, to uśredniając tą cenę w perspektywie dwóch lat powiedzmy wyjdziecie dużo, dużo, bardzo na plus, tak jak tutaj to pokazały lata 2014, 2016, 2019 i teraz właśnie ten rok 2022 jest drugi miesiąc z rzędu, gdzie jest ta linia ciemno, ciemno, zielona. Więc tutaj to, to sama, ta sama sytuacja. Też tu właśnie nam się zaczęła pierwsza taki kwadracik, który pokazuje na to, że to jest bardzo dobry czas globalnie, żeby kupić bitka. Ethereum. Wejdźmy sobie na Ethereum, bo on teraz spada bardzo, bardzo mocno. I jak sobie zobaczycie, Ethereum też tutaj są, są te wstęgi. I właśnie sobie tutaj dotarliśmy do tej ceny, gdzie faktycznie ona jest tutaj bardzo okazyjna i Wartałoby tutaj sobie wejść na longa. Ja na tego longa nie wchodzę. Dokupiłem sobie Ethereum, ale na spocie. Z tego też powodu, że ta linia po prostu najlepiej działa z Bitcoinem. jak to też pokazuje nam to, że faktycznie jesteśmy już bardzo, bardzo nisko na Ethereum i, taka, i takie odreagowanie w postaci właśnie tego wybicia jeszcze Bitcoina tutaj w górę też byłoby na rękę Ethereum i tak myślę, że by mogło się stać. Jak sobie spojrzymy tutaj na wstecz, to faktycznie nie dotknęliśmy tej linii, od tak naprawdę o, tutaj chyba to było, od tak naprawdę dwóch lat ponad dwóch lat i pół miesięcy, tylko tutaj, o, myśmy jej musnęli i poszliśmy potem w górę. Być może tak stanie się właśnie znowu, tak bym obstawiał, że trochę tu ją musiemy i pójdziemy właśnie w górę i to by pasowało też z tym, że faktycznie ten bitek nam tutaj też pójdzie w górę, pójdzie od jeżeli słuchajcie, chodzi o sytuację globalną, to to jest taki bardzo fajny wykres, który przedstawia cenę Bitcoina oraz to, za ile procent portfolio powinniśmy sobie go dokupywać na cyklu oraz potem, jak jest taka już hossa, za ile procent portfolio powinniśmy sobie ją sprzedawać. I to faktycznie bardzo, bardzo dobrze działa. I teraz doszliśmy tutaj, te ceny już tutaj dochodzimy coraz bardziej do tej ceny 30%. Na plusie, czyli że teraz powinniśmy sobie dokupić to około 30% naszego portfolio, bo w perspektywie long termowej, jak tutaj na hoście poprzedniej, po jakichś tam kolejnych spadkach, tak po kolejnych miesiącach, powinna być ta odbitka, i faktycznie potem tutaj sobie tego Bitcoina powinniśmy znowu na kolejnej się sprzedawać. Słuchajcie, ja tak naprawdę no, gram według swojej strategii, tak, co tu dużo mówić, Przecież Wam pokażę, o, tutaj jest też taki wykres że tak powiem humorów, tak, na Bitcoinie. Kolor ciemno-niebieski oznacza to, że już ludzie są bardzo w takim dużym, dużym strachu i już praktycznie, że skapitulowali. To jeszcze nie jest, słuchajcie, taka typowa kapitulacja, bo ona oznacza kolor biały, jaki był na przykład tutaj, na poprzedniej besie gdzie tutaj dotknęliśmy tego dołka, widzicie, tej takiej grubo, grubej, grubej wstęgi, tutaj był kolor biały. Wtedy to właśnie była kap 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 kapitulacja, gdzie ludzie już myślały, okej, okay, to jest koniec kryptowalus, straciłem moje pieniądze i potem jest właśnie nawrotka. Dlatego też właśnie myślę, że tu jeszcze to odbicie powinno być, dlatego że tu jeszcze ten kolor biały się nie pojawił, jeszcze tak ludzie aż bardzo nie skapitulowali, że dopiero to będzie za jakieś tam parę miesięcy na tych, na, na tych tutaj okolicach 20 tysięcy, 21 tysięcy dolarów. Więc tak bym to, słuchajcie, widział ja. To wszystko. Dołączcie sobie do tej grupki, jak chcecie być na bieżąco tutaj z moimi jakimiś dealami. Ja tu je rzadko publikuję faktycznie, ale też grupa nazywa się Rare Crypto Sygnał, po prostu chcę. Nie widzę sensu w takim, wiecie, day tradingu, gdzie pięć razy dziennie wam są jakieś farmazońskie sygnały, które potem w większości nie działają. Woli publikować wiecie, raz na tydzień, raz na dwa tygodnie, gdy faktycznie coś mam tutaj wartego do powiedzenia. Yy, I co faktycznie może się tam z jakąś większą, yy, z jakimś tam większym prawdopodobieństwem sprawdzić. Więc słuchajcie, to wszystko. Dzięki Wam za uwagę i cześć.